Cześć, to Stanu Farer i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Od dzisiaj, moi kochani, oficjalnie dołączam do testerów gry Stumble Guys. Twórcy gry zaciągnęli Farela w swoje szeregi i od teraz, moi drodzy, zawsze będę was informował na bieżąco, co czeka was w nowej aktualizacji. Dostałem dostęp do wersji beta, więc w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie wszystkie nowe skiny, które zostaną dodane do gry. Przetestujemy też nowy tryb, no i oczywiście kilka razy zakręcimy kołem. A wy teraz, moi drodzy, w ramach podziękowania dla twórców gry możecie zostawić łapeczkę w górę, bo teraz będę mógł dla was nagrywać odcinki z wersji beta. Jak widzicie, moje oficjalne konto, czyli Farelinio, ma teraz czerwony nick, co oznacza, że współpracuję ze Stumble Guys. I pamiętajcie, moi drodzy, że trwa konkurs na dodawanie do znajomych. Jeżeli chcielibyście, abym zaakceptował twoje zaproszenie, zasubskrybuj kanał i wyślij mi zaproszenie. Ja teraz sobie jednego z was zaakceptuję. Uwaga, będzie to ta osoba. Poszedł. Resztę oczywiście odrzucam i czekam na nowe zaproszenia. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie wersji beta 0.45 i jak widzicie, na moim koncie jest 25 tysięcy żetonów i 25 tysięcy klejnotów. Dlatego, moi drodzy państwo, zalosujemy sobie dzisiaj kołem fortuny i będziemy polowali na totalnie nowe skiny. Ja na tym koncie nie mam nic, kompletnie nic, tylko takiego jednego zwykłego skinka. Od razu wam pokażę, dajmy do stusu i zobaczcie, wszystko mam zablokowane. Nie mam żadnego skina, ale zaraz zobaczymy, jakie skiny zostaną wprowadzone nowe do nowego sezonu. Spójrzcie na to, Metal Ninja, na przykład tak będzie wyglądał jeden ze skinków. Daję mu 8 na 10. Mamy tutaj kolejnego ziomeczka, Golden Glows. Wow, mega fajny, 9 na 9. Mamy też Queen of Hearts, tak wygląda nowa ziomuwa. Fajna, fajna koszulka. O nie, przecież to jest Stumble Love, to jest taki... Pararara, this is motherfucker, the OWG. To jest taki Snoop Dogg, pimp. Dalej, spójrzcie na to. Minecraftowa Pixel Gal. Mega fajny skinek. Polećmy dalej. O kurcze, Carnivaler. Co jest? Czy wy go widzicie? Gościu w pyropuszu. Mega fajne, jest to legenda. O nie, co to jest? Dlaczego chłop jest nude dude? To jest golas, widzowie, walet. Proszę nazywać tego skina walet. Jak go traficie, to trafiliście waleciarza. Nie mam pytań. Jest też niewidzialny Stumble. Okej. Lecimy dalej. To chyba jest też nowy skinek. Angel, mega fajna, taka neonowa babeczka. Tutaj mamy Spice, spójrzcie na to. Inside Out. Gościu, który jest chyba takim ciastkiem jak ze Shrek, tylko z namalowanym szkieletem, a z przodu widać mu serce, płuca i chyba wątrobę. Golden Banan oczywiście jest dostępny już w grze. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że niczego nie przeoczę. Metal Alien. O kurcze. Nawet fajny, ciekawy, taki chromatyczny. Prawdopodobnie na Steamie będzie on o wiele lepiej wyglądał, bo tutaj ta grafika jest troszeczkę okrojona. Wiadomo, żeby chodziło wszystko lepiej na Androidzie. Mamy Mr. Stumblestein. On był dostępny już w gierce, z tego co kojarzę. Mamy jakiegoś tutaj zombiaczka. Lecimy dalej. O nie! Metal Hatchling. Szczerze? Te metalowe skórki srebrne są troszeczkę podwędzone z Brawl Stars, bo tam, wiecie, też mamy dostępne wersje srebrne oraz złote, więc prawdopodobnie tutaj też niedługo będą wersje złote tych skinów. I spójrzcie na to, 3 nowe skiny, coś specjalnego. Sensei Fire Fist, wow, mega mocny. I oczywiście Smoke, coś specjalnego, fajny duszek. W Fortnite też była taka postać, jak zjedliśmy takiego kamień niewidzialności, coś takiego, to zmienialiśmy się w ducha i poruszaliśmy się szybciej, więc sprawdzimy sobie, czy ten skin faktycznie porusza się szybciej, oczywiście, jeżeli na niego trafimy. No i mamy też Rabi Cupid. Mega fajny skinek. Dobra, moi drodzy, nie ma na co czekać. Które koło da nam najwięcej legend? Tu jest 11% na legendy, więc lecimy. 10 pierwszych losowań. No i oczywiście zagramy sobie jeszcze dzisiaj nową, totalnie mapkę. Na razie panda może być, która będzie też dostępna w grze. I powiem wam, że jeszcze w nią nie grałem. Za chwileczkę ją sobie odpalimy oczywiście na boty, bo tutaj w wersji deweloperskiej nie mam z kim grać. Mamy pierwszą legendę, ale to nie jest ta, na którą wszyscy czekali. Okej, okay. O kurcze! Fajna! Jakaś taka pani wampirzyca, czegoś takiego nie miałem. I mamy legendę? Nie. Niestety nie. Więc kręćmy dalej wrzecionem. Epic. Okej, okay, kolejny epic. No coś mi się wydaje, że tutaj będzie ciężko trafić tam jakieś legendy nowe. Coś specjalnego przeleciało, legenda.
sumie nawet nie wiem, czy te nowe skiny coś specjalnego są dostępne na tym kole. No powinny być. Okej, epic. No i na chwilę po pierwszym losowaniu mamy takie skinki. Zakręćmy sobie kołem jeszcze raz. Zobaczymy, co nam ciekawego wypadnie. Ja też oczywiście dzisiaj do twórców gry się odezwę i zapytam się, czy będzie możliwość odblokowania na przykład wszystkich skinów, żebyśmy je sobie wspólnie przetestowali. Po dzisiejszym odcinku oczywiście wam je pokazałem. Wiemy mniej więcej, jak wyglądają. A jeżeli uda mi się je odblokować, no to nagram dla was z tego odcineczek. Co my tutaj mamy? Kolejnego epika. Zakręcimy jeszcze raz później kołem. O! Tak jest, jest dziczek, legenda, więc spoko. Kolejna panda, ją już niestety mamy, duplikacik. Epic. I kolejny epic. No daj, kurczę, Felek, nie bądź hamem. O! Ach. No niestety. No i czy mamy coś z nowości? No niestety nie. Zobaczmy, co słychać w Stumble Passie. Oczywiście sobie go aktywujmy. Pyk aktywowany. Gemy poleciały. I od razu go kupujemy, moi drodzy. Cyk, tak jest. Będziemy mogli sobie to wszystko poodbierać. Mamy tutaj emotki, mamy tu jakieś nowe kroki. Więc przetestujemy sobie też te kroki za chwileczkę. Cyk. Odbieramy, dziękuję. Lecimy dalej, jest pingwinek. Znaczy losowa skórka oczywiście. Mamy kolejne żetony, kolejne losowe skórki. Tylko że tutaj już są rzadkie. Gemy. Kolejna animacja. Czyli taniec, odbieramy. Emotka, łapka w górę, odbieramy. Mamy takiegoś breakdancistę. No dobra, może być. Lecimy dalej. Kolejne 30 gemów. Kolejne 30 gemów. Tu mamy 50 do odebrania, to zbieramy. Losowanko. Same losowanko jest skórek. Nie ma niczego takiego. O, są jakieś zakochane kroki. Niech będą. Losowa skórka. Tu mamy też jakieś kroki muzyczne. Odbieramy. Klejnoty też odbierzmy. Kolejne klejnoty. Już 27 poziom. Mamy tutaj zaczepkę płaczącą. Ja ostatnio odblokowałem tą płaczącą zaczepkę z koła. Mamy kolejny taniec. No i oczywiście za 30 poziom będzie specjalna emotka, dzięki której możemy kogoś przytulić. Zakręćmy sobie jeszcze na przykład kołem epickim na koniec. Może coś z epickiego koła nam wypadnie. I uwaga, coś specjalnego! No niestety nie. Epicka panda, która jest duplikatem. Mamy jeszcze gdzieś epickie koło? No nie ma epickiego koła. Tak być wyglądał karnecik. Oto, moi drodzy, nie ma na co czekać. Weźmy sobie jakiegoś skina nowego. Co jest nowym skinem w tym sezonie? U mnie. Co jest nowe u mnie w szafce? Chyba to! Chociaż nie jestem pewien. Nie grałem tym skinem jeszcze, więc sobie go wybierzemy. I zagrajmy, moi drodzy, nową mapę, która zostanie dopiero dodana do gry wraz z nowym sezonem. Zagramy nią dokładnie 3 razy na 32 graczy. Wyczyścimy wszystkie mapy i, moi drodzy, jest to mapa, która nazywa się Rush Hour. I ta mapa, Rush Hour, moi drodzy, po polsku znaczy godziny szczytu. Musimy skakać po samochodzikach, z tego co wiem. Za chwileczkę się przekonamy, czy jest ta mapa łatwa, czy trudna. Okej, moi drodzy, zaczynamy gierkę. Spójrzcie na to. Jesteśmy... O, prawie spadłem. Na mapie, gdzie skaczymy po... Co to są? Śmieciarki? Jakieś ciężarówki. Tak, jakieś ciężarówki. Wow, nie. Jezu, jak się ciężko gra na emulatorze. Taki... Wydaje mi się, że jest delikatny lag z jedną kratkę. Okej, już druga runda. Mega szybko poszło. Powiem wam tak, że mega ciekawa mapa na pewno będzie skillowa. Jeżeli jeszcze wejdą do gry skórki od banana, jakieś wślizgi, uderzenia z pięści, to na pewno będzie to mega ciekawe. I jest to fajna mapa, bo tu jest mapa, z której trzeba odpaść. Jak spadniesz, to już jest koniec. Więc tutaj nie wolno się pomylić. Hop. Dobra.
Hop. Tak, to są normalnie śmieciarki i jesteśmy podczas godzin szczytu w jakimś mieście. I mamy, patrzcie, trampoliny jakieś na wiatrakach. Ja bym chciał sprawdzić tą trampolinę. Uwaga, bum, wow. Ale trzat, ale trzat. Dobra, ta gierka będzie mocna, raczej ta mapa będzie mocna, na pewno. Mega szybko w ogóle się gra tą mapę na boty. No zobaczymy, czy uda mi się wygrać finał na boty. Jak nie uda mi się wygrać, to jestem totalnym borowikiem. Chciałbym dojść do takiego etapu, gdzie te samochody faktycznie już szybciej jadą. Okej, okay. Hop. Jestem, raz, dwa, trzy, cztery. Czy na przykład ten szlak jest szybszy od tego po prawej? Tak, zobaczcie, te ciężarówki jadą szybciej, więc trzeba wybierać szlak, który jest najwolniejszy z tego, co rozumiem. Środkowy jest chyba najszybszy. Ciekawe, czy te odstępy między furgonetkami będą później coraz większe. Wow, 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 wow. To się mogło źle skończyć. Widzicie, no patrzcie, są jakieś teraz przeszkody. Co jest? Utrudnienia. O kurde, dobra, zwycięstwo, łatwo. Co mogę powiedzieć, no, na boty gierka jest jako tako, ale wy sami ocencie w komentarzu, jak uważacie, czy ten tryb będzie fajny, czy nie. Pierwsze zwycięstwo, wygrywamy. Okej, okay. Wy moi kochani, zostawcie dużo łapek w górę, jeżeli chcecie, abym wydał te wszystkie klejnoty na kręcenie kołem. Jeżeli zostawicie pod tym filmem 5000 łapek, to wrzucam jutro film, gdzie wydaję wszystko w wersji beta. I może jutro w sklepie pojawi się jakieś nowe, fajne koło fortuny, gdzie będzie większa szansa na trafienie legend. Ja postaram się odblokować jak najwięcej skinów. Możemy zrobić właśnie taki eksperyment, gdzie będziemy kręcić kołem przez cały odcinek i zobaczymy, ile legend uda nam się trafić. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, ponieważ jednego z was wybiorę i w następnym odcinku dodam do moich prywatnych znajomych. Trzymajcie się, hej!